serdecznie w 23. odcinku serii z moimi polskimi płytami winylowymi. Bohaterem tego odcinka jest nieżyjący już niestety muzyk Piotr Janczerski. Dlaczego on i dlaczego pod literą B? Już wyjaśniam. Piotr Janczerski zaczynał swoją karierę w latach 60. w zespole Niebiesko-Czarni. Na początku był ich konferansjerem, potem stał się wokalistą. Po odejściu z Niebiesko-Czarnych, po nagraniu pojawił się na drugiej płycie Niebiesko-Czarnych Alarm w roku 67. Po odejściu z Niebiesko-Czarnych animator polskiej kultury, notabene ojciec naszego podróżnika Wojciecha Cejrowskiego, Stanisław Cejrowski, powołał do życia zespół No To Co. Piotr Janczerski został liderem tej grupy. I była to grupa przeciekawa muzycznie, dlatego że podobnie jak Skaldowie pełnymi garściami brali z muzyki ludowej, No To Co również. I zarówno Skaldowie, jak i No To Co dodali do tego nutę big beatową i powiem, że powstała bardzo ciekawa mieszanka, można tak powiedzieć, polskiego folkloru i big beatu. Grupa No To Co przestała istnieć, w związku z tym Piotr Janczerski stanął na czele kolejnego zespołu Bractwo Kurkowe. I właśnie chcę wam pokazać na póki co jedną, jedyną płytę, którą mam Bractwa Kurkowego w swojej kolekcji. Bractwo Kurkowe w sumie wydało 4 albumy i to jest właśnie ten czwarty, ostatni album. Płyta ukazała się w roku 1977. I właściwie Bractwo Kurkowe śmiało można nazwać kontynuacją No To Co, dlatego że Piotr Janczerski no, troszeczkę rozsmakował się w tym łączeniu polskiego folkloru z big beatem. Ale mamy przeciekawą sprawę, dlatego że mamy tutaj absolutny first press w idealnym stanie. Czerwony label Muzy ze srebrnym napisem Muza. Tutaj first press właśnie z lat 70. Przypominam, płyta ukazała się w roku 1977. Jaka jest ta płyta? Myślę, że wiele wspólnego można znaleźć na niej z macierzystą formacją Piotra Janczerskiego, grupą No To Co. Dla fanów, raczej dla fanów. Mnie tej płyty osobiście dosyć ciężko się słucha, no ale powiedziałem sobie, biorę wszystko, co polskie.